Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo, 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 bardzo serdecznie w 215 Astro Kawie. Jest mi niezmiernie miło, że zdecydowaliście się dzisiaj spędzić poranek razem ze mną i Dorianem. Także witamy was bardzo serdecznie i przedstawimy wam dzisiaj trochę ciekawych kosmicznych faktów i miejmy nadzieję nie mitów. Ale najpierw oczywiście dajcie znać, jak wam minął uh, weekend, bo jestem niezmiernie ciekawy, co tam ciekawego porabialiście. No jest was troszkę tutaj, co mnie cieszy. Nowy y, mikrofon, tak, dokładnie. Mikrofon jubileuszowa 215. Astrokawa. Każda jest jubileuszowa. E, tak, nowy mikrofon, mamy mikser, więc obietnica wyborcza została spełniona wcześniej. Już będziemy musieli zmienić ten tutaj. Wiecie, jaką się nazywa? O pasek na coś innego, bo, bo to mamy już ogarnięte, więc pomogliście trochę. Dziękujemy bardzo. Resztę dorzuciliśmy z własnej skarpety i wszystko mamy zrobione. Teraz najważniejszy test, czyli tak naprawdę musimy. Wam to wszystko fajnie wysterować, więc będziemy dzisiejszą Astrokawę trochę testowo też mm, traktować i zobaczymy, jak to wszystko nam tutaj działa. Czy już się udało wszystko poustawiać? E, dobra, słuchajcie, na urlopie jesteś, co to są nie mity? To tak, no słuchaj, nieważne. E, weekend z budowaniem zamków i klepaniem orków w Return to Moria wraz z lubą poleca grę Hrabia Wrzątek. E, bardzo fajnie. Miło, że spędzacie czas razem, to jest bardzo ważne, żeby mieć ten swój quality time together, więc wiecie. Eee, wreszcie kawa o normalnej porze, no bo wtorkowa kawa jest o normalnej porze, a czwartkowa jest o nienormalnej porze, tak? Czyli o godzinie 19 będzie czwartkowa kawa, także serdecznie Was zapraszam już teraz na nią. Weekend w remoncie, odpoczynek od dzieci, no to kurde, wygrałeś życie w takim razie, stary. Cześć, 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 witamy, witamy Dawida. Co to tam? Rogala przyniósł sobie, ale ma Rogala, proszę bardzo. W czekoladzie? Ale... Jeszcze w czekoladzie, w dodatku. E, dobra, słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj mamy dość ciekawy temat. Y, temat współpracy dwóch teleskopów, dwóch kosmicznych obserwatoriów, to, to jest kosmicznego obserwatorium. Jamesa Weba, czy też teleskopu Jamesa Weba i teleskopu Hubble'a, um, dwóch tytanów pracy, jeżeli chodzi o, o przeglądanie przestrzeni kosmicznej, robienie zdjęć i obrazów e, kosmosu. Jeden z nich oddalony o półtora miliona kilometrów od naszej planety, drugi oddalony o zaledwie 500 tam parędziesiąt kilometrów zazwyczaj, więc jak widzicie, moi drodzy, e, dość duża ich e, Dzieli odległość, a mimo to mogą razem ze sobą współpracować. No oczywiście to nie chodzi o to, że tam gdzieś jakaś komunikacja między nimi zachodzi, tylko o to, że zdjęcia tego samego obszaru zostały wykonane zarówno z teleskopu Hubble'a, jak i z teleskopu Jamesa Webba i one się uzupełniają, dzięki czemu udało się NASA stworzyć. No, najbardziej kompleksowe zdjęcie, jak to reklamują i twierdzą, wszechświata, jakie do tej pory udało im się wykonać jakimkolwiek teleskopem. No i widać tutaj, że potrzeba współpracy dwóch potężnych urządzeń, żeby można było takich cudów dokonywać. Więc za chwilkę sobie to oczywiście wszystko obejrzymy i zobaczymy. Pierwszy raz, to jest zawsze takie miłe, nie? Jak widzę czyjś komentarz, że pierwszy raz ma chyba czas, by oglądać na żywo miłego oglądania wszystkim. Masz jakieś swoje ulubione zdjęcie z weba, Dorian? Hmm, chyba filary. jak się wydaje. Są filary stworzenia tak, najbardziej są na ci leżą. No. Muszę Ci ostrość poprawić, bo w sumie zapomnieliśmy o Tobie. Z tego wszystkiego rabanu tutaj robiliśmy jeszcze testy przed wystartowaniem AstroKawy. No filary stworzenia tak, to jest zaiste piękne, piękne, piękne zdjęcie no właściwie, które zrobił kosmiczny teleskop Jamesa Webba, chciałem powiedzieć, habla oczywiście. Także yy, nie dziwię Ci się zupełnie, że, że jest Twoim ulubionym. Jak miałbym chyba pomyśleć o swoim ulubionym, to przychodzi mi na myśl ultra głębokie pole Habla. Ono może nie jest jakieś takie, wiecie, nadzwyczajne. Ono nie jest takie, wiesz, kurczę, ładne, nie? Ale niesie ze sobą dużo wiedzy no naukowej. Na pewno ultra głębokie pole Web'a jest bardzo ważne. No tak, to, to, to też fakt. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o Habla, na razie jesteśmy przy nim, to ultragłębokie pole Habla to będzie chyba mój typ. A jestem ciekawy, jakie wy macie typy, podrzucajcie w komentarzach, może sobie zobaczymy potem jakieś poglądamy jeszcze zdjęcia z Habla, no bo dlaczego by tego nie zrobić? Udało się zawitać na wtorkowy strumyk, także dobrze, bardzo mnie to cieszy. Spoko, schodzicie się, schodzicie się, także za chwileczkę już zaczynamy, jeszcze poczekamy na tych spóźnialskich chwilę. E, dawajcie łapki w górę, moi drodzy, e, żeby się obudzili ci nasi śpiożkowie i żeby się tutaj do nas dostali na naszego live'a. Przy okazji zdjęcia weba to robiłem ostatnio do dowodu. <grymne> Okej, <Okay>, spoko. <grymne> Kosmiczny teleskop Jamesa Weba zrobi ci najlepsze zdjęcie do dowodu. No dobra, słuchajcie, to co? To chyba zaczynamy i możemy zacząć już naszą prasóweczkę. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszą prasówkę, to... Yy... Widzicie tutaj sobie na stronie NASA, która jest nową stroną, już o niej mówiliśmy wielokrotnie, to y, możecie sobie właśnie tego news'a gdzieś tam y, zadobyć i znaleźć. Ok. I co my tutaj mamy? NASA, James Webb Telescope and Hubble Space Telescope zjednoczyły się, żeby zbadać, zbadać, Klaster galaktyczny znany jako MAX0416. I tutaj widzimy wynikowe zdjęcie, które zostało właśnie złożone zarówno z danych, które przesłane zostały przez kosmiczny teleskop Jamesa Weba, jak i przez e, kosmiczny teleskop Jamesa Hubla. Jamesa Hubla <grym> oczywiście. E, a tutaj możemy sobie zobaczyć, jak zjedziemy sobie troszeczkę niżej, będę chyba to powiększyć. Coś nasa nie zadbała o to, żeby były tutaj jakoś sensownie porobione opcje powiększania zdjęć. Możemy zobaczyć porównanie side by side. Hej, Nenu, dziękujemy serdecznie za dołączenie do załogi. Rozgość się tutaj i miłego lotu z nami ci życzę. Tak, i zgubiłem wątek. Dobra, ok, już wiem o co chodzi. Więc mamy tutaj porównanie tych samych obszarów. Nie wiem, czy mi się to uda powiększyć jakoś. O, tu mi się udało powiększyć. Dobra, teraz widzimy wszystko pięknie. Więc widzimy porównanie tak naprawdę tych samych obszarów i możemy zobaczyć, jak pięknie uzupełniają się tak naprawdę te dwa teleskopy tutaj. Po lewej stronie mamy widok z teleskopu kosmicznego teleskopu Hubble'a, po prawej stronie James WST, czyli kosmiczny teleskop Jamesa Webba. O i witamy też Space Avenue. Widzę, że mamy inwazję obcych jednym słowem w tym momencie na live'ie. Więc okej, okay, niektóre struktury oczywiście są te same, no bo zarówno będziemy widzieli je w świetle widzialnym, jak i będziemy widzieli je w podczerwieni, która jest no, z naszej perspektywy ciepłem, więc jeżeli coś świeci, no to też ciepło generuje, także to normalne jest, że w tych samych miejscach będziemy mieli dostępne te informacje, ale światło widzialne oczywiście jest blokowane na różnego rodzaju pyłach, na różnego rodzaju gazie galaktycznym, ale przede wszystkim na pyle różnego rodzaju takich mikrocząsteczkach, które są zawieszone w przestrzeni. Kosmicznej często i tutaj widzimy tego przykład. Zobaczcie, mamy na przykład taką małą tutaj gdzieś galaktyczkę. To wszystko są galaktyki. Mamy taką małą galaktykę, która się znajduje tutaj, i no nie ma w niej dużo szczegółów. Nie? Oczywiście naukowcy są w stanie bardzo dużo wyciągnąć danych z takiego małego, nawet dosłownie z kilku pikseli na takim zdjęciu, ale mimo wszystko tych szczegółów tutaj zbyt wiele nie ma. Natomiast, zobaczcie, jeżeli zbierzemy sobie w odpowiednich parametrach podczerwieni te fotony, to nagle się okazuje, że jesteśmy w stanie dużo więcej się dowiedzieć na temat takiej galaktyki, która się gdzieś tutaj znajduje. I takich przykładów można tutaj mnożyć i zauważać o wiele więcej. Detale, jeżeli chodzi o ten obiekt z Kosmicznego Teleskopu, hmm, Hubble'a, a tutaj detale z Weba, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, to się wszystko pięknie ze sobą składa, żeby otrzymać potem właśnie taki obraz. Może to też się uda w ten sposób pokazać. Coś nas internet zawiesi. Dobra, zaraz się załaduje, to miejmy nadzieję, że chyba że wszyscy teraz chcą oglądać na stronie NASA i dlatego nie chce się wyświetlać. Ale mamy tutaj. I potem składa się nam wszystko w taki piękny, kompleksowy obraz, i no można powiedzieć, że to nie jest to, co nasze oczy zobaczą. Oczywiście, że to nie jest to, co nasze oczy zobaczą, ale e, to jest to, co tam faktycznie jest. Nie? No nasz wszechświat jest wypełniony promieniowaniem, którego my nie dostrzegamy w żaden sposób. Promieniowanie ultrafioletowe, którego my nie widzimy, ale widzą na przykład niektóre owady. Promieniowanie podczerwone, którego my nie widzimy, czujemy w postaci ciepła, ale nie widzimy go, nie tworzy nam obrazu, a widzą je na przykład węże, nie? bo mają specjalne aparaty, takie no, nazwijmy to wzrokowe, które są czułe na podczerwień. I widzi je predator, co jest chyba jeszcze ważniejsze, tak naprawdę, w tym wszystkim. Natomiast. Składając do kupy ten obraz, nagle okazuje się, że wszechświat no, mieni się różnymi innymi barwami, jest dużo bardziej skomplikowany i dużo bardziej złożony niż na pierwszy rzut oka. A przecież tutaj nie ma jeszcze wielu tak naprawdę, wielu, wielu, no jak one się nazywają, fotonów, które można by było jeszcze wyłapać. Na przykład fotonów w zakresie radiowym albo fotonów rentgenowskich. A to przecież też mamy mnóstwo źródeł, takich jak chociażby dyski akrecyjne wokół nie wiem czarnych dziur, gwiazd neutronowych, w których powstaje mnóstwo, mnóstwo promieniowania rentgenowskiego. Czy rozbłyski gamma, których no, nie zobaczymy, bo są tak energetyczne i tak przesunięte w widmie, że nasze oko nie jest w stanie ich zarejestrować. Tutaj można by było je też poumieszczać i zrobić taki zupełnie komplementarny, kompletny obraz wszechświata. No ale do tego potrzeby by było jeszcze. Większego zestawu instrumentów, które byłyby w stanie to wszystko. E, już patrzę, co się dzieje w komentarzach. E, użytkownik podawał innym pakiety, e, i tutaj też jest dużo e, tych, którzy dają prezenty. Bardzo mnie to cieszy. Mikołaj nadchodzi. E, poran, słucham. E, trochę laguje, ale co? No, nie wiem, co się dzieje, coś dziwnego. Może ten zakłócają nas <głaskość> płaskoziemcy. Na dobry początek dnia, poran do dziękuję bardzo serdecznie. Czy tylko mnie przeczyta ten live? No słuchajcie, czasem coś się dzieje z internetem. Być może jakieś problemy u dostawcy. Z tym już niestety nic nie zrobimy. No u nas jest wszystko podpięte ładnie i gra i buczy. Także miejmy nadzieję, że za chwilkę się e, poprawi. A my tymczasem lecimy sobie dalej e, z tym newsem. Więc tak, co oznaczają kolory? Bo to też nie jest przypadkowe oczywiście, że mamy tutaj do czynienia z różnymi kolorami, które się nam mienią na takim obrazku. Oczywiście te bardziej niebieskie to są galaktyki, które zwyczajnie są bliżej nas, te bardziej czerwone to są galaktyki, które są od nas oddalone. Po pierwsze, oczywiście obserwujemy na przykład w takich galaktykach, które się oddalają przesunięcie do czerwieni tych różnych e, widm, które e, zbieramy z nich, różnych linii emisyjnych, absorpcyjnych. E, Tutaj mamy do czynienia już z kolorem Stricte i wynika on też z tego, że taka galaktyka będąc bardzo daleko, musi te swoje światło przepuścić przez mnóstwo pyłu, który znajduje się w tej przestrzeni między nami a tą galaktyką, którą obserwujemy sobie tutaj na zdjęciu, od chociażby na przykład ta tutaj po środku, którą widzimy, piękna, czerwona, bardzo odległa a to dlatego, że nie dociera po prostu mnóstwo fotonów od niej do nas, bo są rozpraszane na pyle, który znajduje się pomiędzy nami. Przechodzą te najdłuższe fale, czyli właśnie fale światła czerwonego i w ten sposób można ocenić tak naprawdę, które z tych galaktyk na, danych, na danym zdjęciu są bliżej, które są dalej. Te niebieskie są bliżej, ale tutaj też nie chodzi o to, że one się do nas zbliżają na przykład i mamy tu przesunięcie ku niebieskiemu, to, to, to nie, nie ten case. Tylko chodzi o to, że na przykład y, widzimy młodsze galaktyki. Y no bo oczywiście to światło też jest ma krótszą drogę do pokonania, więc widzimy troszeczkę wcześniejszą przeszłość, że tak to nazwę. A więc jest tam jeszcze mnóstwo też nowych, nowo powstałych młodych z naszej perspektywy gwiazd, czy też światła z tych nowych gwiazd, które właśnie na niebiesko świecą, więc też to zabarwienie galaktyki będzie tutaj zupełnie inne niż takie, która znajduje się gdzieś daleko i po pierwsze, tak jak powiedziałem, część tego światła innego niż czerwone zostanie gdzieś rozproszone na pyle międzygwiezdnym. I międzygalaktycznym w tym przypadku. A część to wynika z tego, że po prostu też dużo czerwonych gwiazd się więcej tam znajduje niż tych młodych, bo te procesy tworzenia gwiazd są już dużo mniej dynamiczne niż w takiej młodej galaktyce. Zapłać za internet, no nie? I co? Dalej mamy problem? U nas jest doskonałe połączenie, więc to jest dziwne. To, to wszyscy mają problem, tylko nie my. Także trzeba w ten sposób do tego podejść. Ścina trochę. Nie wiem, no tutaj wydaje się, że jest ok. Jest tam transmisji, wszystko pokazuje, że jest spoko. Może na YouTubie coś się dzieje, ale trzeba by było zobaczyć jakieś inne live'y i zobaczyć, czy działa. Dobra, lecimy, słuchajcie, no komu działa, temu działa. Widzę, że niektórym ludziom działa, jakby nic tutaj już nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, więc cóż. Eee, dobra, więc tak, jak chcecie sobie pos. Czytać o tym więcej, bo nie chcę oczywiście też całego tutaj news'a Wam zdradzać z prasówka, nie wyciśnijmy jak cytrynę, to zapraszam Was na stronę nasa.gov i tam znajdziecie oczywiście ten, że właśnie news, będziecie sobie mogli więcej na ten temat poczytać. Dobra, kolejny news, który znalazłem, to też jest w ogóle ciekawa rzecz, bo Juno, która lata sobie dookoła Jowisza i fotografuje nie tylko oczywiście górne warstwy atmosfery tej gazowej planety, ale też y, Księżyce Jowiańskie, głównie Księżyce Galileuszowe, czyli Io, Europę, Ganymedesa i Kalisto. Zauważyła dość ciekawą rzecz, która znajduje się na powierzchni tego księżyca. M musimy w ogóle zacząć nagrywać te astrokawy. Wiesz, to może być sensowne, bo wtedy w razie takich jakichś problemów, jak będzie coś ścinać i tak dalej, tak będzie miało zostać na YouTube, to po prostu wywalimy i pod podmienimy, nie? W sensie, wrócimy na nowo. To od następnej sobie wdrożymy taką procedurę. Natomiast wracając już do tego, co odkryła Juno na powierzchni Ganimedesa, no to jest bardzo ciekawa rzecz, bo odkryła. Moi drodzy związki organiczne, i tu już oczywiście larum się podnosi, jest, mamy to życie na ganimedesie. Absolutnie nie. Związki organiczne to jest chemia węgla i one mogą powstawać jak najbardziej abiotycznie. Tutaj nie potrzeba tak naprawdę jakiegoś świecie. Nie wiadomo czego, czegoś nie wiadomo czego. Nie potrzeba tutaj jakiejś wielkiej filozofii. Po prostu węgiel łączy się z różnymi innymi pierwiastkami i powstaje właśnie nam taka chemia węgla, więc to jest jak najbardziej normalne i powszechne, tak naprawdę we wszechświecie. Na asteroidach znajdziemy związki organiczne, na innych planetach znajdziemy związki organiczne, więc również na księżycu znajdziemy związki organiczne. Ale ciekawe jest to, że aby one mogły powstać, nawet w taki abiotyczny, czyli nie bez udziału żywego stworzenia jakiegoś sposób, no to i tak muszą zostać spełnione pewne konkretne założenia. I wspiera to właśnie odnalezienie tych związków organicznych na Ganymedesie. Tutaj możemy pokazać, jak pięknie się ten księżyc prezentuje. Wspiera hipotezę o tym, że pod lodową skorupą tego księżyca również znajduje się słony ocean. Z różnymi, właśnie substancjami, które tam możemy znaleźć. A możemy tam znaleźć takie substancje jak uwodniony chlorek sodu, na przykład, chlorek amonu e, i moi drodzy, aldehydy na przykład, jakieś różnego rodzaju, więc są to już bardziej złożone substancje węgiel plus oczywiście jakieś inne atomy, które muszą się do niego przyłączyć i do tego potrzeba energii, do tego potrzeba węgla. I takie substancje powstają na przykład przy kominach hydrotermalnych. To są takie ujścia ze skorupy ziemskiej, które znajdują się na dnach oceanicznych. Stamtąd wypływa gorąca woda jest podgrzewana przez ciepło z wnętrza planety i tutaj miałoby się to dziać dość podobnie, czyli fakt, że taki księżyc lata sobie dookoła Jowisza no i raz jest bliżej, raz jest dalej. To jest oczywiście naturalna cecha jego orbity. I w tym momencie mamy do czynienia z takim ściskaniem i rozciąganiem tego księżyca, i przez to wewnątrz dochodzi do naprężeń powstaje ciepło, bo ta energia grawitacji jest przekształcana właśnie na energię cieplną w ten sposób. To podgrzewa wodę, ona pod ciśnieniem wydostaje się z takich kominów hydrotermalnych. I przy takich kominach hydrotermalnych, po pierwsze, powstają właśnie tego typu substancje. To jest takie środowisko bogate w substancje, które zawierają już energię w sobie, właśnie w postaci tych wiązań różnego rodzaju chemicznych. I tam lubią bytować sobie różne byty. Tam lubią sobie bytować różne organizmy, mikroorganizmy, które żywią się po prostu tymi związkami organicznymi. Więc, skoro mamy na powierzchni Ganymedesa związki organiczne, co może wskazywać na to, że znajduje się pod jego powierzchnią słony ocean z rozpuszczonymi właśnie różnymi tam substancjami chemicznymi, to może to też wskazywać na to, że skoro panują tam warunki pozwalające zaistnienie, na zaistnienie życia, to takie życie jak najbardziej mogłoby się tam rozwijać i sobie istnieć. Na Facebooku nie laguje. No to mamy odpowiedź, że to jest kwestia problemu z YouTube'em, a nie z. Z naszym internetem, co jest bardziej przykre, bo gdyby to była problem z naszym internetem, to by to można było jakoś rozwiązać. A niestety, jeżeli YouTube tutaj wini, no to już my na to wpływu niestety nie mamy. Łukasz Malida, dziękujemy serdecznie za dołączenie do naszego poziomu Pop Science Extra oraz witamy Świder Świdera wśród oficerów komunikacji. Bardzo serdecznie dziękujemy też Arturowi za super czata, tudzież super naklejkę, nie wiem, bo już nie rozróżniam tych Wszystkich rzeczy one wyglądają tak samo, także ciężko ciężko stwierdzić. No, także tutaj mamy takiego newsa o Ganymedesie. Też na stronie NASA jesteśmy w stanie sobie mm, takiego newsa zobaczyć. Przydałoby się zwiększyć poziom głośności, ale czego? Wszystkiego czy mojego mikrofonu? Bo u nas, jest, u nas wszystko działa, nie? Generalnie, więc, więc ciężko stwierdzić, o co chodzi. Facebook kradnie jakość YouTube'owi. Dokładnie tak, wina YouTube'a, i to mi się podoba, to jest dobry komentarz. No dobra, moi drodzy, to lecimy sobie dalej. O, właśnie, dobra. Spróbujemy sobie to zrobić teraz, bo to jest bardzo fajna rzecz. Eee... NASA App Help Stargazer Spot Space Station, czyli mamy teraz nową apkę NASA i jeżeli lubicie oglądać sobie na przykład międzynarodową stację kosmiczną, a dokładniej jej przeloty, ale może nie wiem, używacie teleskopów do tego, żeby te przeloty sobie śledzić, albo lornetki, albo czegokolwiek innego, to NASA przygotowała dla was taką właśnie fajną Aplikację. Ja sobie pozwoliłem niczym pan słodowy wcześniej przygotować tę aplikację i już ją tutaj mam. I zaraz wam ją odpalę i pokażę, jak ona wygląda. O, tutaj jest. Nie wiem, czy my to mamy, czy nie mamy. Czy nam się nie połączyło? To zaraz nam się połączy. To jest zawsze tak, nie? To jest zawsze tak. Przed wszystko działa, a potem nagle jest tak, że nie wiem, coś tam mu się nie podoba, nie? Zaraz mu się spodoba. Hmm. To jest już kuriozalne, nie? Bym powiedział nawet. <laughs> Dobra, może zaraz nam się uda. Na razie włączmy to na ekranie. E, więc tak, e, generalnie jeżeli chodzi o te aplikacje, to mamy tutaj geolokalizację zaimplementowaną. Także jeżeli sobie wejdziecie w. Jest, tak? Dobra, super. Pytanie tylko, czy będzie nam ścinać, czy nie. Zobaczymy. Ale wszystko powinno działać teoretycznie. Dobra, jak sobie wejdziecie tutaj właśnie w tę aplikację i odpalicie ją, no to tak, na głównym ekranie będziemy mieli do czynienia z takim widokiem. No i widzimy, ja już sobie ustawiłem tej płock, bo jesteśmy w Płocku na to miejsce, z którego obserwuję. I w Płocku, jak widzicie, dopiero 17 listopada pojawi się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, będzie można ją obserwować. Hej, radorat! Witamy serdecznie wśród oficerów komunikacji. No, także to jest pierwsza rzecz: mamy odliczanie, oczywiście, tutaj pokazuje nam, kiedy, kiedy będzie ta stacja kosmiczna przelatywała, ale mamy też na dole taki globusik, tutaj, jak sobie go klikniemy. To mamy na żywo podgląd, gdzie stacja kosmiczna w tym momencie jest. No, jak widzicie, musielibyśmy przez ziemię patrzeć, żeby stację kosmiczną znaleźć. Ale ona jest gdzieś tutaj, przy, przy włączniku do Curminoxa w tym momencie. Także jakbyśmy sobie tak. No. Także jakbyśmy sobie tam popatrzyli, to, to właśnie tam się znajduje. W ogóle będziemy musieli pogadać chyba z tym, jak on się nazywa? z... Yy, yy... Z markiem, żeby polecił jakiś router taki do zastosowań wideo tutaj tam do, do tego do studia, bo jak chcemy przez właśnie Wi-Fi przesyłać sobie do programu e, obraz z kamery, na przykład zamontowanej w takim telefonie komórkowym, to niestety mamy zawsze problem z tym, że ścina. I ostatnio się dowiedziałem, że trzeba wyższej klasy router sobie załatwić, bo co prawda do internetu nam tutaj działa dobrze, ale do takich zastosowań nie będzie działał już dobrze. Czy widziałem ostatni film naukowego Bełkotu? Tak. Gdzieś mi uciekł ten komentarz. I go już nie widzę. Ale może go zaraz jeszcze znajdę. Ty, 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 ty. Wyraźnie, ale cicho. Tak, bo to jest taki mikrofon. Wiecie, my testowo go wzięliśmy. Generalnie raczej będziemy korzystać z tego starego mikrofonu, bo ten jest fajny, radiowy, ale tak jak mówicie właśnie, jak ja się odsunę trochę, to niestety to już jest. To już jest, wiesz. To, to nie jest do takiego czegoś zastosowanie mikrofonu. Ehm, Także będziemy sobie korzystać z tego, co był ostatnio, to nie jest jakby problem. Natomiast taki teści chcieliśmy dzisiaj sobie zrobić. Ehm, no. Na małe opóźnienie trzeba ustawiać, tutaj nam podpowiada Adaś, więc nie wiem, czy jesteśmy w stanie to teraz zrobić, ale możesz ewentualnie spróbować, chyba, że ja tutaj spróbuję, żeby zobaczyć, czy to się da zrobić. Bo jak się da to przestawić, to wtedy byśmy mieli może to lepiej zrobione. Mhm. Mm no to musielibyśmy niestety zakończyć transmisję, żeby to zrobić, więc ee, nie da rady. Tak, musimy się niestety męczyć z tym, co YouTube nam dzisiaj tutaj zaserwował. Czyli jakiś muszą mieć problem po swojej stronie, jakieś serwery inaczej poustawiane i tak dalej, bo wcześniej to działało bez problemu. A trochę szkoda, no bo to jest ważne, żebyśmy mieli mniej więcej czat na żywo, a nie gdzieś tam z opóźnieniem jakimś większym niż mniejszym. No dobra, mniejsza większość. Ty, 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 YouTube ma problemy, ale ja szukam tego komentarza, bo on był bardzo fajny i bardzo ważny. Tak, ja go widzę, wiesz co w tych? Ja go widzę w komentarzach na YouTubie, ale nie mogę go znaleźć tutaj, nie? Czemu sonda nie wyaduje na księżycach Jowisza? Bo to jest bardzo skomplikowany manewr i tak naprawdę nie da rady go zrobić w tak prosty sposób. O, dobra, znalazłem. Czy widziałeś ostatni film naukowego bełkotu? Robota jest do zrobienia. Tak, widziałem. Wczoraj właśnie wieczorem sobie go oglądałem. I moi drodzy, może pokażę o co chodzi, nie? Jak sobie wejdę, tylko sobie wejdę i znajdę najpierw go. I powiem wam szczerze, że jestem porażony, nie, bo... Naprawdę to wygląda słabo, nie, jeżeli chodzi o, o to, z czym się musi zmagać Dawid? Uwaga naukowy, Bełkot. Dobra, może, się... dobra, już znalazłem. Także tak, jak wejdziecie sobie na kanał Dawida na uwaga naukowy Bełkot, no to oczywiście jakby pierwszy odcinek, który się tam pojawi, to jest ten, że właśnie odcinek. Nie czuję się bezpiecznie na YouTube i no i oczywiście tytuł taki, że nie da się przejść obojętnie wobec niego. Jak widzicie, to też nie jest jakiś Film o niczym, bo liczba komentarzy, liczba wyświetleń od wczoraj, liczba łap w górę nie wiadomo ile jest w dół, ale to jest właśnie też jednym z tematów tego odcinka pokazuje nam pięknie, że, mm, że film jest warty obejrzenia. I wiecie, co chyba faktycznie jest, jest jednak problem nie na stronie YouTube, a, tylko u nas jest problem, bo coś się też nie chce załadować, czyli widocznie siadł nam net z jakiegoś powodu. To trzeba będzie zbadać. W każdym razie, po prostu opowiem o czym jest ten film. Dawid mówi w nim o tym, dlaczego na przykład twórcy tacy jak my, czyli twórcy filmów popularno-naukowych, muszą używać de facto clickbaitu, chociaż ja bym tego nie nazwał clickbaitem, nie, to jest jakaś taka inżynieria nagłówków, no bo clickbait będzie wtedy, kiedy ściągniemy kogoś, żeby sobie przyszedł i kliknął, ale nie dostarczymy mu tej treści, która jest gdzieś tam w opisie, tak? Nie wiem, napiszemy. Wczesny YouTube to było właśnie takie rakowisko, gdzie było mnóstwo miniaturek, na których można było, nie wiem, zobaczyć jakieś biusty, jakieś inne dziwne rzeczy, a w tych filmach były zupełnie inne właśnie tematy i co innego było. I w ten sposób twórcy w takim wczesnym YouTube to jeszcze nie było w ogóle za bardzo takich kanałów, a już tym bardziej profesjonalnie prowadzonych kanałów. I tak to wyglądało wtedy, nie? Teraz przy tym zalewie, zasypie, że tak powiem treści i tym w jaki sposób działa algorytm tej platformy, to okazuje się, że trzeba sprytnie tworzyć nagłówki, czyli tytuły tych filmów, żeby w ogóle ktoś chciał w to kliknąć, nie? W sensie było kiedyś takie stwierdzenie, że treść się obroni sama. No i oczywiście, że się obroni, nie, w jakimś tam stopniu, ale nie w dzisiejszych czasach już, gdzie jak ktoś po prostu nie kliknie to może tam być najlepsza treść na świecie, to mogą być filmy, wiecie, topowych reżyserów i co z tego jak one gdzieś tam dalej nie pójdą, bo tak jest to zorganizowane. I to jest pierwszy, a pierwsza rzecz, na którą bardzo mocno tutaj narzeka yy, Dawid w swoim filmie. Czy ja w ogóle mówię ktoś słucha, bo nie wiem, mam wrażenie, że nam się wszystko zacięło. Tak średnio jest, nie? No właśnie o to chodzi. Także przepraszamy bardzo serdecznie, no ale mówię to już jakby wynika z siły wyższej, coś tutaj po prostu nie działa w internecie. Może trzeba by było router zrestartować, może to by pomogło, a może nie pomogło, więc ciężko stwierdzić. Odcinek ma 50 minut jakiś TLDR. No właśnie, próbuję to opowiedzieć. Tylko że walczymy z materią tutaj cały czas, jakby coś nie chciało, żebyśmy mówili o tym w ogóle. Także na pewno poruszę ten temat jeszcze na tej wieczornej Astrokawie. Dojdziemy, co tutaj się z netem stało, albo co się z YouTubeem stało. Natomiast dobra, wracając, więc pierwszy, jakby element tego filmu, to jest to, właśnie, że tam zarzucali mu bardzo dużo, że takie tworzy tytuły. Ja nie uważam zupełnie, żeby to były jakieś clickbaitowe tytuły, bo szczerze mówiąc, clickbaitowe tytuły to dla mnie są tytuły, które pojawiają się w różnego rodzaju portalach informacyjnych, które w ogóle z nauką nie mają nic wspólnego, ale każda za punkt honoru sobie postawiła stworzenie swojego działu naukowego, pseudonaukowego tak naprawdę. Bo te treści, które tam są pisane, są nie tylko e, niezgodne z rzeczywistością, ale zwyczajnie szkodliwe często. Nie wiem, czy to pisze jakaś sztuczna inteligencja, jakiś Jasper, czy cokolwiek innego, czy po prostu ci redaktorzy tłumaczą jeden do jednego, to bez zrozumienia pojęcia nie mam, jak to wygląda. E, ale jest mnóstwo portali, które zajmowały się do tej pory, nie wiem, testami, recenzjami telefonów komórkowych i to też takimi generycznymi. A teraz nagle piszą o czarnych dziurach, o, o nauce, o tym, że fizycy dokonali jakiegoś odkrycia albo go nie dokonali. Często jest tam błąd na błędzie, brak zrozumienia, ale to się klika, bo są właśnie klikalne tytuły, że to nas zniszczy. Kometa, która e, leci zniszczyć Ziemię. Wiecie, ostatnio z tym był problem, bo. Twórca kwantowo.pl zgłosił jedną ze stacji, już nie pamiętam, teraz nie chcę mówić, która, bo mogę pomylić, a nie chcę kogoś tam oszkalować, ale którąś ze stacji telewizyjnych, dużych stacji telewizyjnych, ja nie mówię tutaj o jakiejś wiecie stacji, która jakieś takie do hoteli główna produkuje, które się potem ogląda, jak człowiek zasnąć nie może. Tylko poważne zdawałoby się stacje, które robiły takie clickbaity, że w stronę Ziemi leci asteroida i coś tam no i leci w stronę Ziemi, ale minie ją. 2 miliony kilometrów od nas, nie? To w ogóle nie ma znaczenia, taki news. My sobie robimy na śmiesznie takie podsumowania w Astrokawie, gdzie są jakieś asteroidy i tak dalej, a tam było to czerwonym tekstem w nagłówku. To po prostu jakiś absurd był, nie? I wiecie, to są clickbaity. Ja nie uważam absolutnie, żeby Dawid e, robił clickbaity. On dostarcza te treści, które tam się znajdują, o czym mówi ten m, tytuł, a jest po prostu bardzo sprytnie, to jest czapka z głów, bo ja bym chciał tak umieć tytuły robić, jak Dawid. Więc to jest jedna rzecz, która jest w tym filmie poruszona. I Dawid tłumaczył tam właśnie dlaczego tak musi to robić, dlaczego tak będzie to robił. I ja się z nim absolutnie zgadzam. Jakby żyjemy w takich czasach, że po prostu to nie jest już tak, że sama treść w sobie się obroni, no bo się nie obroni. Jakby obroni się dla tych, którzy oglądają, ale większość ludzi się o tym nie dowie. Więc yy, mówił tam też o tym, że może jakieś rozwiązania powinny być yy, ze strony YouTube. Wiecie, takie, nie wiem, karta na czasie, ale podzielona na jakieś tam, yy, te jak one się nazywają, działy, w tym też, żeby był dział nauka, tak misyjnie po prostu, ale ja nie wierzę, że to zadziała. Nie wiecie, to po prostu będzie ta zakładka i tam nikt nie będzie i tak wchodził. To będzie raczej tak działało, podejrzewam. Więc nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Nie wiem, czy YouTube jest w stanie coś tutaj zrobić, ale na pewno myślę, że przy kolejnych spotkaniach, bo YouTube zaprasza twórców na takie spotkania, wiecie, te lokalne instancje Google'a de facto. Zapraszają czasem twórców na jakieś warsztaty. Ostatnio były właśnie takie ciekawe warsztaty przez Google' zorganizowane. I też tam był poruszony ten temat. Znowu shortów, że wiecie, że jakby. Gdzieś też w tym kierunku idzie ta platforma. No ona szuka, wiadomo, że musi szukać gdzieś różnych sposobów na docieranie do widza. A że te shorty się sprawdzają, no to gdzieś tam też mocno to pompują. Ale właśnie. Podnoszone były takie wnioski, że to szkodzi tym treściom naukowym bardzo mocno, bo, bo można coś przekazać w minutę, no ja się zgadzam, że można coś przekazać, ale to nigdy nie jest pogłębiony temat, to jest zawsze gdzieś tam skrobanie po powierzchni, a jednocześnie jako twórcy jesteśmy no, nie, nie de facto zmuszani do tego, żeby takie rzeczy robić. Ja wiem, że jakbyśmy shorty zaczęli teraz robić, to ta dynamika subskrypcji by na pewno skoczyła, ale nie robimy, bo a, nie umiemy, to jest pierwsza rzecz, w sensie to trzeba naprawdę umieć dobrze zrobić. Dwa, że no kurczę, poświęcamy czas na te dłuższe formy, bo nie wiem, no mam wrażenie, może jestem dinozaurem, może źle myślę, może te, może właśnie, nie wiem, wyrok na astrofazę podpisuję, ale jakieś takie mam wrażenie, że, że te dłuższe treści są ważniejsze, nie? Z jakiegoś powodu, nie? Że, że te krótkie to jest takie trochę udawanie. Popularyzacji, ale nie wiem, może trzeba po prostu to przemyśleć, może da się to zrobić jakoś sensownie. Nie twierdzę, że nie, nie pozjadałem wszystkich rozumów. Natomiast to jest jakby jedna rzecz, która była w tym filmie i ona jest niepokojąca, ale jakby, jak widzicie, dajemy radę. No, wiadomo, przykro się patrzy, że gdzieś tam jakieś gówno treści, często. Z jednej strony mają niesamowicie wielkie zasięgi, z drugiej strony przez to też na tych reklamach zarabiają dużo więcej i mogą tworzyć jeszcze więcej gówno treści, A zrobienie dobrych treści, popularno-naukowych, niestety też kosztuje i o tym też Dawid mówi. No Jakoś sobie radzimy, całe szczęście gdzieś tam tak się udało te aspekty finansowe w astrofazie powiązać, że starcza na tę produkcję i na to wszystko i jest w miarę ok. Ale to mówię, to jest jakby tam jakiś osobny temat, który też był w tym filmie poruszony. I najważniejszy też temat, który został w tym filmie poruszony, Dawida, z którym też się w 100% zgadzam, to jest to, jak traktują go ludzie w komentarzach. Jaki wysyp ma różnego rodzaju gnit, tak naprawdę, bo nie wiem, jak nazwać taką osobę, które torturują wręcz tego faceta, stalkują go dręczą tak naprawdę, w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest żywa osoba, z drugiej strony, nie? I o tym jest tak naprawdę chyba z połowa tego filmu. I ja muszę jeszcze zebrać myśli dość mocno, bo też mam swoje przemyślenia na ten temat. Też przecież na Astrofazie spotykamy się z tym i na żywo, i w internecie, i w mailach, i tak dalej. Ba, chyba za dwa razy jakieś pogróżki nawet dostawałem, nie? To było w ogóle też zabawne, a może i nie. Także wiecie, to jest, to jest rzecz. Wiecie, to jest w ogóle to jest fantastyczne, bo z jednej strony mamy twórców, którzy gdzieś tam na emocjach grają, i mam wrażenie, że nie ma aż tak dużego szamba gdzieś tam, które się wylewa na nich. Muszą naprawdę coś odwalić niesamowitego. A z drugiej strony, gość taki jak Dawid Myśliwiec, za robienie pracy popularyzatorskiej, za próbę nie wiem jakiegoś utrzymywania na powierzchni ambicji tego narodu, jest bity jak kurde. Uczniak w gimnazjum, przez grupę jakichś osiłków, którzy są bezkarni w internecie, bo nie ma bata na nich żadnego, nie? O, może poza banami, ale wiecie co, to też jest tak. Są te shadowbany, są te bany, można gdzieś tam tych ludzi zbanować, ale oni się będą gdzie indziej po prostu organizować, jak banda à la capone, bo to tak mniej więcej wygląda. I o tym jest duża część tego filmu. I myślę, że na pewno w ten czwartek o 19 będziemy mieli Astro Kawę Wieczorną. To też wrócę do tego. Ja sobie muszę to przemyśleć, pomyśleć, jak to u nas wygląda, bo my w tym ferworze, wiecie, u nas się naprawdę dużo dzieje. Wiecie, codziennie przychodzimy, jest, są godziny robocze, pracy i też człowiek nie ma czasu się zastanowić tak nad tym, jak gdybyśmy wypuszczali raz na jakiś czas te odcinki, ale mnóstwo tego jest i to, wiecie, to gdzieś zostaje, to gdzieś tam buzuje pod powierzchnią, pulsuje i. I wrze i warto myślę takie rzeczy też gdzieś tam zaadresować i o tym opowiedzieć. Także muszę to przemyśleć, muszę też pomyśleć, jakie jest moje zdanie na ten temat, nie? Bo wiecie, na szybko w emocjach wszystko zawsze można powiedzieć, ale czy to jest faktycznie to, co my myślimy faktycznie, to raczej wydaje mi się, że nie i trzeba się nad tym zastanowić. Dobra. Muli YouTube, no muli YouTube, no nic z tym nie zrobimy. Coś się zepsuło, wzięło i nie, coś, coś się nie, coś nie działa. Nie, jak to było? Coś się popsuło, ale już działa, tak? To u nas, to u nas niestety nie. Dźwięk jest ok, tylko obraz zacina. To już w ogóle dziwne. Shorty to kał, mówi Piotr Piotr. Wiesz co? No. Nie wiem, może to się da dobrze zrobić. Może, nie wiem, nie, nawet nie mieliśmy czasu, żeby się zastanowić nad tym dobrze, nie? Ale to jest, wiecie, to jest przykre, bo ja, ja rozumiem, że to jest jakaś tam, wiesz, nowość, ktoś to może sobie z tego korzystać, sobie coś tam z tego robić. Spoko, nie wiem. Ja uważam, że to rozwala dopaminową nasze mózgi. To jest moja osobista opinia bazująca na może nie eksperckiej, ale jednak jakiejś tam wiedzy na temat tego, jak ten nasz organizm działa. I jest mnóstwo badań, które pokazują, że takie właśnie krótkie treści, treści, które no jakby nie patrzeć spopularyzował TikTok, niszczą nas dopaminowo. My w ogóle mamy problem z gospodarką dopaminy. To jest taki hormon w naszym mózgu, hormon nagrody, jakbym tak to miał bardzo uprościć, który się wydziela w momencie kiedy właśnie Albo czujemy, że jesteśmy na dobrej ścieżce, na przykład coś robimy i, i, i gdzieś tam nas napędza też dodatkowo, albo właśnie jak zrobimy coś dobrego w naszym uznaniu, to, to dostajemy dopaminę. Zakupy na przykład w internecie, cały marketing polega na tym, żeby właśnie tę naszą gospodarkę dopaminową wykorzystać, nie? A tak krótkie treści, to, że cały czas jest coś innego, coś innego, coś innego, szybka nagroda, przesuniesz, już masz nagrodę w postaci krótkiego filmu, nie musisz zużywać energii teoretycznie na... Słuchanie jakiejś długiej treści, na wiecie, konsolidację jakichś wiadomości, które tam są w tej treści, i tak dalej, ale to jest złudne, bo tak naprawdę po godzinie takiego przeglądania nasz mózg jest wycieńczony po prostu, wycieńczony. I szczerze mówiąc, nie wiem kurczę, czy ja chciałbym brać w tym udział, nie? A z drugiej strony mam niestety nieodpartą obawę, że to i tak w tym kierunku zmierza, nie? Mam taką nadzieję, że zmierza w tym, że będą te krótkie formy i podcasty, nie? Bo może to jest jakaś forma taka długa właśnie, gdzie można będzie realizować jeszcze tę misje jakoś sensownie. Coś się popsuło w internetu. Wywaliło mnie i coś się poprawiło. Czyli może jednak po stronie YouTube'a to było, a nie po naszej stronie. Kapitan opuścił nas w atmosferze skandalu. W ogóle nadajemy, czy nie nadajemy? Nadajemy, u mnie jest ten, jak to się nazywa, doskonałe połączenie. Wywaliło na chwilę nawet na 144. No, coś jest nie tak. Nie wiem, może YouTube nie lubi prawdy, nie? coś w tym guście. Ale właśnie, słuchajcie, powtórzę tę wiadomość kilkukrotnie. Odświeżcie, odświeżcie, odświeżcie. Tu Radio Wolna Astrofaza, odświeżcie. Jak odświeżycie, to jest szansa, że będzie szybka Astrofaza. także... Wszyscy F5. Tak, dokładnie. Wszyscy F5 teraz w tym momencie. To nie jest śmieszne, co siedzi tym hejterom w głowach. Brak szacunku dla innego człowieka, to już wiesz, nawet nie chodzi o szacunek, nie? To już nie chodzi o szacunek, to już chodzi o to, że to jest zwyczajnie niebezpieczne po prostu. To jest, wiecie, oni sobie coś w głowie uroili. Ja już pomijam z jakiego powodu. Zresztą ostatnio rozmawialiśmy o tym z doktorem Aksamitem w jednym z odcinków Bliskich Spotkań Trzeciego Stopnia, niedługo będzie. Bo oni wydali całą taką publikację na temat tego, jak w ogóle naukowcy mogą się bronić przed prawnymi konsekwencjami bycia naukowcami. Rozumiecie, to też jest w ogóle jakiś absurd wyższego szczebla. Zdarzało się, że różne organizacje, to jest to, co, o czym ja mówię, to jest organizowanie się. Tak jak przestępczość się zorganizowała, tak samo różne inne podmioty się organizują. I tu też tutaj ludzie, którzy. Mają jakieś urojenia, no nie mów, nie bójmy się tego nazwać po imieniu. Organizują się i są różne organizacje kreacjonistyczne na przykład, ale wiecie, nie takie na zasadzie bo Bóg, bo Biblia, nie, oni w ogóle jacyś są w oderwaniu, jakby mają gdzieś to, co Kościół twierdzi w tym temacie, tylko mają swoje jakieś pojęcie na ten temat i oni się organizują w Stanach Zjednoczonych głównie i pozywają naukowców, rozumiecie, biologów ewolucyjnych na przykład, nie, i tak dalej. Jakby Nauka polega na tym, że coś nam się wydaje, sprawdzamy to i albo się okazuje, że faktycznie tak jest, albo nie mamy lepszej w tym momencie definicji czy teorii na to, być może w przyszłości będzie, albo po prostu działa, bo tak faktycznie jest, nie? Albo nie działa i szukamy dalej. Natomiast tutaj dochodziło do uciszania naukowców groźbami pozwów. No i teraz widzicie, coś takiego było też w Polsce, nie? E Zdaje się, że chyba właśnie zresztą kwantowo.pl zostało pozwane przez jakąś tego typu organizację za to, że zwrócił uwagę uniwersytetowi, że wynajmują salę na tego typu wydarzenia. No i nagle się okazało, że wiecie, koszta obrony przed czymś takim były tak wysokie, że gość zwyczajnie nie miał na to pieniędzy i z pomocą przyszła fundacja. Musiała powstać fundacja, która e, przyznaje pieniądze na obronę prawną naukowców za to, że. Prowadzą prace naukowe, na przykład albo dziennikarzy naukowych, za to, że robią swoją robotę, nie? Do takich czasów dochodzimy. Więc ja się zgadzam z Dawidem w stu procentach, że muszą jakieś systemowe zajść zmiany i narzędzia przede wszystkim muszą być jakieś skonstruowane. Nie wiem jakie. Wypowiadam się jako mądra głowa teraz, nie? Idźcie i zróbcie. Nie mam pomysłu, dlatego mówię, że trzeba się nad tym zastanowić bardzo mocno. Żeby, wiecie, żeby były po prostu jakieś narzędzia, z których można skorzystać. I o tym też zresztą Dawid mówi w swoim odcinku, więc odsyłam was do niego, bo, no mówię, moim zdaniem jest to jeden z ważniejszych, e, z ważniejszych nagrań, jeżeli chodzi o dziedzinę naukową na YouTubie w tym roku. U mnie w pracy stare dziady oglądają naukowo, naukowy TikToka. Wiesz, jakby okej, okay, nie? Poko, jeżeli to, to jest jak ze wszystkim, jakby wszystko jest dla ludzi i jasne, tylko to nie jest tak, że siedzą tam grube misie i mówią, nie no zróbmy to tak, żeby wiecie, żeby ludziom było dobrze. Nie, tam się liczy szmal i tylko to, więc generalnie mają to w tyłku, że to źle działa na nasze mózgi, że to źle działa na nas, nie? Ale ja nie widzę, szczerze mówiąc, powiem wam tak, jakby wiem to i wiem też, że nic się z tym nie wydarzy, nie? Wiem to i wiem, że nic się z tym nie wydarzy, bo nie tak działa człowiek i musielibyśmy zmienić naturę człowieka, a to się nie wydarzy. Tak samo jak widziałem mnóstwo, tam widzieliście ile tam było, 6669 komentarzy u Dawida, jak patrzę w tym momencie, nie? Wiele z nich mówi Dawid, bo my nie mieliśmy pojęcia, my teraz będziemy komentować, że jest spoko. Bo wiecie, jest takie, taka tendencja w naszym mózgu, że jak coś jest okej, okay, to po prostu się cieszymy wewnętrznie jest okej. Okay. Jak jest nie OK, no to próbujemy ten nasz ból wewnętrzny wywlec na zewnątrz i wszystkim powiedzieć, jak jest nam źle. I to jest naturalne jakby. To jest normalne, tak działa nasz mózg. Każdy z nas tak ma jak nas oszukają w sklepie. To, jakbyśmy mieli możliwość, to musielibyśmy naprawdę być bardzo moralną jednostką i, i potrafić się trzymać w ryzach, żeby nie wykorzystać jakiejś władzy, nie? Co się wielokrotnie zdarzało. To był ten właśnie mechanizm. Władza niszczyła Maluczkiego, bo ten nadepnął jej, jej na odcisk. Natomiast wiecie, tam były takie komentarze, że teraz będziemy już pisać, że teraz to wiemy. Nie będziecie. I to nie jest zarzut. Nie będziecie, nie będziemy właściwie, bo teraz pamiętamy ale ta emocja zniknie po jakimś czasie i nasz mózg wróci do trybu podstawowego. To nie jest tak, że, to jest, że jesteśmy źli, że tego nie robimy. Po prostu tak skonstruowane są nasze czerepy. I to się nie zmieni w ten sposób. Przez jakiś czas może faktycznie będzie jakiś tam wzrost. Może tam pojedyncze osoby będą dłużej pamiętały, bo, bo coś podtrzyma ten impuls. Ale w ogólnej masie to się nie zmieni w ten sposób, bo nie. Bo nie tak jest skonstruowany człowiek. I dlatego właśnie Powinny być jakieś sensowne narzędzia stworzone od platformy, moim zdaniem. Tam padło takie hasło, że na przykład ukrycie tych łapek w dół, które oczywiście teraz wszystko jest po to, żeby emocje, bo nie możemy nikogo tam wiecie, żeby się źle czuł i tak dalej. No, jakby to jest absurd. Po coś są te oceny i to, że były widoczne, też miało sens. Zwłaszcza tam, Dawid o tym słusznie mówi też, A miało sens w momencie, kiedy mamy. Treści, które są absolutnie szkodliwe, a ktoś sobie kupuje, wiecie, lajki na przykład do takiej treści, wyświetlenia, i teraz z perspektywy widza to wygląda tak, że jest wszystko legitnie, nie? Bo to jest też taki mechanizm. Patrzymy sobie, ok, dużo wyświetleń, spoko, ludzie lajkują, to gdzieś podświadomie myślimy, dobra, to spoko, dobry materiał, nie? Tylko, że nie widzimy, że na przykład jest 5-10 razy więcej tych łapek w dół, bo, bo ci, co mają o tym pojęcie, widzą, że to jakieś brednie, nie? No i widzicie, tak to wygląda. Zorganizowane urojenia. O to bardzo ładne jest sformułowanie. 1,800 stropada. Musiałem ostatnio odinstalować. Facebooka i Instagram, shorty, rolki, wszystko inne zawalało mi tyle czasu, że ro robiło ze mnie zombie. Jestem za tym, żeby można było wyłączyć te funkcje na swoim profilu. To prawda, tak powinno być. Y moim zdaniem tak powinno być i wiecie, w tej pogoni za tym, żeby inwestor był szczęśliwy, żeby udziałowiec był szczęśliwy, bo to o to chodzi w ostatecznym rozrachunku, no taka jest prawda, no nie oszukujmy się. Może nawet CEO jakiejś tam firmy by chciał dobrze, ale ostatecznie jak się w Excelu nie będzie zgadzało, to przestanie być tym CEO. I mówi się o tym systemie, i faktycznie system istnieje, tylko my na niego pozwalamy, bo to tak działa. To nie jest tak, że przychodzą, nie wiem, wiadoma nacja, bo, bo kolejna rzecz, że powiem i dostaniemy bana, nie, to też jest absurd drugiego sortu, ale że wiadoma nacja za wszystkim stoi. Nie, nie stoi, po prostu tak jest to wszystko skonstruowane. Nie potrzeba. Kurde, jakiegoś wielkiego demiurga, który wielki plan od setek lat ustala. Zobaczcie sobie, że w każdej firmie, jakiejś większej, a już tym bardziej w państwowej, działa to dokładnie w ten sam sposób. To jest tylko kolejne iteracje, kolejne jakby iteracje idące w górę, a może z góry na dół, nie wiem, w którą stronę, ale tak to wygląda. Radio Wolna Astrofaza. Tak, <ścoughs> trochę tak, trochę tak wyszło. Nie, no słuchajcie, to jest frustrujące, nie? To jest frustrujące i to jest smutne bardzo. Ale najbardziej smutne jest to, że ja wiem, że to nic nie zmieni, że my możemy sobie tak pogadać, ale to się nic nie zmieni, bo, bo musielibyśmy zmienić ludzką naturę, nie? I to jest problem, bo, bo tego się nie da zrobić. Dobra, popatrzę to tam w komentarzach, bo taką tyradę puściłem, że w sumie nawet nie patrzyłem. teraz jest cacy, czyli że zaczęło działać, wiecie, też jest fajne to, że mimo wszystko, że ja nie wierzę, że nagle, nie wiem, trend się odwróci, że nie wiem, YouTube wywali shorty, bo on nie może tego zrobić, to jest kolejna rzecz, on nie może tego zrobić, bo jest, że tak powiem, zakładnikiem niejako innych platform, które to mają, nie, i będzie odpływ Ludzi z platformy takiej, która tego nie ma, na taką, która to ma. To jest, to jest jakby naturalne, nie? Bo wszyscy działają w podobnej branży. Znaczy tak jak samo jak w telewizjach. Jak jedna telewizja ma program śniadaniowy, to druga też musi mieć program śniadaniowy, bo inaczej wszyscy pójdą do tej, która ma program śniadaniowy w danym momencie. I to jest straszne, ale tak to działa. Więc na szczęście jeszcze mimo wszystko. Yy, co by trochę miodu do tej beczki dziegciu dorzucić. Akurat, jeżeli chodzi o Google, to ta platforma słucha twórców w miarę, bo czasem się pojawiają różne udogodnienia, różne rozwiązania, które gdzieś tam sugerujemy i one faktycznie widzimy, że potem wchodzą. Czyli nie jest tak, że się nas zupełnie gdzieś tam olewa i na zasadzie róbcie dla nas content, nie? Tak też nie jest. I to cieszy, bo to daje jakąś nadzieję na to, że coś tam się. Może w przyszłości pojawić takiego, co, co ułatwi tę pracę. Dziękuję serdecznie za wszystkie super czaty i super te naklejki i tak dalej. Siłą rzeczy nie śledziłem, tylko widziałem, że mi migają. Bardzo, bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Narzędziem jest to, że każdy wszędzie jest pod swoim imieniem i nazwiskiem. To nie ma znaczenia. Uwierz mi, to nie ma znaczenia. Ja Ci powiem tak. Są. Trole. Jakby wiadomo, to, to zresztą rozmawialiśmy o tym już kiedyś przy okazji jakiejś astrofazy, znaczy astrokawy, że też różnym krajom zależy na tym, żeby wiecie, destabilizować trochę sytuację w innych krajach i takie farmy troli to jest jakby, to nie jest teoria spiskowa, to normalna, znaczy normalna rzecz, to jest nienormalna jak najbardziej rzecz, ale one oczywiście istnieją. I takie komentarze różnego rodzaju, denialistyczne i tak dalej, się pojawiają i są generowane przez takie. Ale jest mnóstwo ludzi, którzy pod własnym nazwiskiem groźby karalne wypisują w internecie, i nie wiem, chcę wierzyć, że jeden na jednego, w sensie na żywo, by w życiu czegoś takiego nie powiedzieli, bo jakieś filtry społeczne by im odpaliły w głowie. A może nie, może to już doszło do tego stopnia, że, że wiecie, że, że po prostu tak myślą i, i tak by robili. Nie mam pojęcia, ale oni publikują pod własnym imieniem i nazwiskiem. To nic nie zmienia, wiesz? To te trole najczęściej gdzieś tam mają jakieś niki, hubów 10, 12 i tak dalej. Wiadomo, generycznie jakieś tam generowane, dosłownie tworzone. Ale mnóstwo ludzi pisze pod własnym imieniem i nazwiskiem. Zobaczcie sobie na Facebooku, jak to wygląda, nie? Wiecie, to jest śmieszne, bo jak ma się jakąś wiedzę, no to jakby, wiecie, to jest, to jest trochę taka zasada, jak jedzie dwóch typów w windzie. I jeden z nich puszcza bąka i próbuje tego drugiego usilnie przekonać, że to ten drugi. No jakby, wiecie, jakby były trzy osoby, no to już. Może ta sztuczka by się udała, ale przy dwóch się nie uda. I wiecie, jak macie jakąś wiedzę i widzicie, że ci ludzie mówią, że jesteście w spisku, że jesteście jakimś agentem. No przecież to jest, my sobie z tego beka robimy, bo mamy nawet dolary od iluminatów wydrukowane, które na bene dostałem od Baniaka z kanału Baniak Baniaka, robi fajne sesje RPG. I to są jakieś do jego gry, chyba z Ktulu, czy z, z jakiegoś innego takiego świata dolary zrobione. Ale część ludzi łyknęła że, że tak jest, nie? Ktoś tam mi zarzucał, że kubek z NASA mam, a to kłamcy i że śmieję się z Was wszystkich, bo NASA mi płaci i tak dalej. Kurde, nigdy nie dostaliśmy przelewu z NASA. A szczerze mówiąc, pewnie powinniśmy za pracę, jaką robimy na popularyzację tej akurat agencji, nie? Bo oni doskonale wiedzą, co robią też pod kątem finansowym, jak na przykład uwolnili swoje logotypy i każda sieć, ta, jak ona się nazywa, Ubraniowa teraz ma jakieś swoje kolekcje z NASA, nie? Wszyscy w NASA chodzą. To nie jest tak, że mają tylu pracowników, nie? Tylko ktoś tam mądry siedzi i jak się myśli Kosmos, to się myśli NASA, a nie ESA, a nie Jaksa z Japonii, a nie Roskosmos, bo oni takich rzeczy nie zrobili marketingowo. Było to słabe. Znaczy w sensie słabiej sobie jakby poradzili w tym wszystkim, nie? Mimo wszystko. Albo mają jakiś inny pomysł na siebie. Więc, yy, więc wiecie, jakby wiesz, że to nie jest prawda, nie? A ten ktoś ci próbuje wmówić, że to jest prawda, próbuje wmówić ludziom dookoła, że to jest prawda. I wiesz, że reszta tych rzeczy, które pierdzieli za przeproszeniem, jest też wiadomo, co warta, nie. Tak, cyfrowa równowaga to jest kurczę bardzo ważna rzecz, nie? To jest mega bardzo ważna rzecz, Mateusz. Ja się z tobą zgadzam, bo strasznie nam to pierze mózgi, nie? W sensie zmęczenie potem jakieś, jakieś tego typu różne rzeczy, które wchodzą. Takie wycieńczenie, właściwie nic nie robiłeś, ale jesteś zmęczony, no bo ty nic nie robiłeś, siedziałeś na kanapie, a twój mózg zaiwaniał jak szalony, jak rozwiązywał najważniejsze problemy, musiał przetworzyć te wszystkie informacje które tak naprawdę są wpadają co chwila inne więc wiecie nie ma czasu na habituację na przyzwyczajenie się do bodźca bo tu raz tu dwa tu głośniej tu ciszej zielono czerwono fioletowo pomarańczowo i tak dalej i tak to wygląda niestety Co sądzę o aferze z wiekiem, rozmiarem wszechświata i całej reszcie? Jakiej aferze? Jakby to nie ma znaczenia, czy wszechświat będzie miał 20 miliardów lat, czy 40 miliardów lat, czy 14 miliardów lat. Jakby najśmieszniejsze jest to, że tutaj nie ma żadnej afery, bo to nie zmienia w zasadzie wiele, jeżeli chodzi o samą teorię powstania tego wszechświata, nie? To zmienia tylko kwestię na przykład tego, czy my dobrze liczymy odległości. Bo wystarczy, że się trochę tam jorgniemy, i właśnie wychodzi to, że na przykład jest dalej, więc jest starszy. Nie wiem. Przykładowo, nie? Wiadomo, to zmienia wiele aspektów różnych, tych, ale nie jakby nie. To wiesz, mówi, że, że nie jest czerwone ceglano, tylko czerwone bym powiedział karmazynowo bardziej. Na przykład, ale nie będzie tak, że nagle się okaże, że nie było czerwone, tylko zielone, nie? W sensie to jest tego typu rewolucja. Astro expose. Żebym nie robił jak premier Tusk za pierwszym razem, jak został premierem, chyba 5 godzin czy ileś tam to expose wygłaszał, nie? Chyba najdłuższe, jakie było w tym, w polskim Sejmie. Mm. Hej Janek, dziękuję serdecznie za super czata, pierwszy raz na streamie, no to mam nadzieję, że zawitasz na dłużej. Normalnie jest tutaj więcej nauki, ale dzisiaj mamy taki właśnie, widzisz, temat wywołany trochę przez film wczorajszy. Dawida Myśliwca. Ale dobra, słuchajcie, zostawmy to. Mówię, ja sobie też to przemyślę, poukładam w głowie i yy, jakiś statement na pewno w tym temacie też wydamy, bo, bo uważam, że to jest ważne. I być może to zrobimy w formie osobnego odcinka, aczkolwiek nie wiem, czy jest sens. Yy, bo jakby Dawid już tutaj to zrobił i, i, i chyba nie ma sensu, też jakby rozwadniać tego wszystkiego, nie? Niech to się tam dzieje i to może być takie fajne miejsce, gdzie to, ta dyskusja się będzie toczyła. Ale na pewno w Astrokawie o tym opowiem. Może opowiemy trochę o naszych doświadczeniach z tej strony. A swoją drogą, właśnie. Gość, który gdzieś tam mocno, irytująco i dziwnie pisał kiedyś swego czasu na Facebooku Astrofazy, jakieś takie płaskoziemskie. Wiecie, obcy nas kontrolują, te sprawy i tak dalej, jakby ten klimat. Jak przyszedł na spotkanie, bo przyszedł kiedyś, nagle się okazało, że, nie wiem, na żywo był normalnym gościem, nawet dało się z nim pogadać, nie? Więc ja chcę bardzo wierzyć, że większość z tych ludzi tak ma, ale kurde, jakoś intuicja mi podpowiada, że to nie tak do końca. Neonowy ludek. Neonowego ludka dostałem od. Yy... Chyba firmy CDA. Nie, od Video Brothers dostałem yy, od agencji yy, youtuberskiej, yy, bo współpracowali z Kapitanem Bombą, chyba czy coś takiego, a że my Kapitana Bombę lubimy, cenimy i szanujemy, to dostaliśmy Kurwinoxa na ścianę. Tutaj Dorian potakuje. <grym> no dobra, słuchajcie. Bluesy z Rozkosmosu szał. Wiesz co? No nie, bo to, to by nie wypaliło, bo wiesz, bo Rozkosmos nie pracował nigdy na swoją obecność, że tak powiem, w popkulturze ani nic z tych rzeczy, nie? Jakby kumasz. To, to właśnie o to chodzi, że to, to byłoby udawane, to byłoby czuć swąd na, na odległość. A u NASA to było naturalne, bo oni mieli po prostu od dawna takie podejście do swojego marketingu. Wiesz co, ja myślę, że może sztuczna inteligencja jakoś też Yamase pomoże w przyszłości. Jakoś to od, wiecie, teraz na przykład mamy te takie fake fact checkingowe różne rzeczy. Ostatnio widziałem bardzo fajną rzecz. Jak przygotowywaliśmy się do odcinka o piorunach kulistych, to szkoda, że tego nie widziałem. Nie, Dorian, my wrzuciliśmy tam taką grafikę, możesz mi przypomnieć ostatnio, na świeżo, jesteś bardziej do Pop Science o zjawiskach atmosferycznych nad, nad torami taki piorun kulisty? Chyba nie wrzucaliśmy. To bardzo dobrze. Bo potem znalazłem właśnie takie funkcje fakt-checkingowe w Google, już w tym momencie wchodzą. I jakkolwiek są różne tam ujęcia w laboratoriach robionych takich właśnie kulistych wyładowań i tak dalej, to ten się okazał być fake newsem i ktoś zrobił bardzo fajny wyjazd, debunking, i w tym momencie już jako funkcja w YouTube nagle masz zdjęcie, które jest przekreślone krzyżykiem czerwonym, nie? I to jest mega, to są jakieś tam pierwsze skowronki, pierwsze jaskółki, co może wiosny nie czynią, ale przynajmniej przedwiośnie jakieś, może uczynią i myślę, że takie rozwiązania w przyszłości. Ja wiem oczywiście, że to się wiąże też z nadużyciami, które można tutaj zastosować. Nie jestem naiwny. Ale wiecie, mam wrażenie, że tych nadużyć byłoby zdecydowanie dużo mniej, chociażby z faktu tego, że wiecie, że jakby mniej jest tych, którzy mają dostęp do tej technologii, niż takiego po prostu wolnego pierdoletto, który w internecie się wylewa z każdego zakamarka, więc może to, może właśnie jakieś modele językowe, które będą potrafiły to sprawdzać w oparciu o właśnie jakąś olbrzymią bazę danych swoją, pomogą? Bo inaczej, no to nie widzę rozwiązania, szczerze mówiąc. Ale mówię, nie widzę, bo też się nad tym nie zastanawiałem, więc muszę w spokoju usiąść i pomyśleć. No tak, tak, to nawet robiliśmy odcinek Bladmon o tych galaktykach, chyba... Wydaje mi się, że był jakiś Short na ten temat. Ale może się mylę. Eee, także poszukaj. Nie no, bardzo fajne, więc pytanie, czy dane są dobre? To jest pierwsze pytanie, a jeżeli są dobre, no to faktycznie musi być starszy niż nam się wydaje. Po prostu większy przede wszystkim, nie? Co sądzę o Grzenie Zwyciężony? Nie grałem jeszcze, więc nie wypowiem się nie wiem. Co myślę o kanałach, jasna strona Simply Space. Wiesz co, nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, gdzieś mi tam czasami to migało, ale nie mam pojęcia, czy to są. Wiesz. Pytanie, co jest w środku, nie? Bo jeżeli są jakieś dobre naukowe treści, to tak jak powiedziałem, jeżeli tytuł zachęci, i dowiesz się tego, co się masz dowiedzieć, i nie jest to jakiś bullshit, to spoko, nie? A jeżeli tam są jakieś, wiecie. Sensacje XX wieku nazwijmy to, ale nie, absolutnie nie mam tu na myśli. Programu pana Wołoszańskiego, tylko jakieś bzdury i tak dalej, no to to jest szkodliwe wtedy, ale nie wiem, bo, bo nie oglądam tych kanałów, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Czy podzielam poglądy Andrzeja na temat AI? Wiesz, co musiałbyś wypisać? Jakie konkretnie, bo pewnie w niektórych kwestiach się zgadzamy, w niektórych nie wiem, możemy się nie zgadzać, a może się we wszystkich zgadzamy. Też musiałbym poznać chyba Andrzeja zdaniem w każdym aspekcie na ten temat. Tylko widzisz, Radek, u nas, jakbyś zajrzał sobie w takie, jest takie miejsce magiczne, gdzie trafiają komendarze do takiego limbo i tam system gdzieś tam próbuje je odsiewać. Tam jest mnóstwo jakiegoś szajsu. U nas jeszcze <laughs> nie jest tak źle, bo zobacz, może dlatego, że my mamy taki temat, nie? Jakby Dawid dużo szerzej uderza, uderza też w takie zahaczające o społeczne rzeczy, a tam już każdy jest ekspertem i każdy wie najlepiej. Może u nas jest to bardziej sfokusowane, że nie jest aż tak obecne to wszystko, nie? Eee, więc aż tak tego nie widać wyraźnie, ale jak sobie poczytasz komentarze u Dawida, to, to nie jest 1%, uwierz mi, to nie jest 1%. Poza tym, no mówię, to nie o to chodzi, chodzi o to, że to, wiesz, każdy ma jakąś tam wytrzymałość psychiczną, nie? Jeżeli on sobie czyta takie rzeczy, obejrzyj ten jego odcinek, nie wiem, czy go oglądałeś, ale obejrzyj. To co z tego, czy to jest 1%, czy nie jest 1%, nie? Czyli co, jak cię trochę pobiją, to spoko, bo cię wszyscy nie pobili, nie? To jest, to jest takie myślenie, nie można tak myśleć. To daje, wiesz, legitymację na robienie takich rzeczy, tak naprawdę, nie? Czy będzie live z lotu testowego Starshipa na Astrofazie? 17 ma być z tego co kojarzę. O ile się coś nie zmieniło, więc pewnie zrobimy. Tylko dajcie mi zobaczyć. Tak, 17 to jest piątek. Pytanie o której? Być może się uda. Zobaczymy, jaką godzinę zaplanują. Ale bardzo chciałbym zrobić, więc trzymajcie kciuki, żeby, żeby się godzina nam zeszła. Wiesz co, Iwono? Tak, myślę, że to po części może być to. Myślę, że tam jest dużo takich, wiesz, dużo jest różnych y, aspektów, nie. Y, jeden tak będzie miał właśnie, drugi będzie miał gdzieś indziej jakieś y, problemy, trzeci po prostu będzie święcie wierzył w swoją misję. No ja mam swoje jakieś tam przemyślenia, z czego to może wynikać, nie? No właśnie o to chodzi, nie? Wiesz, yy, przykład. Jak napisałem książkę, to pojawiły się normalna rzecz, posty reklamowe yy, odnośnie książki. No to zobaczcie sobie. Książka, jak skończy się ludzkość, tak? Więc teoretycznie kosmiczna, ale już zahaczająca o, o nas, o ludzi, o coś tam. I już wypłynęło z mnóstwo ludzi, więc też sobie wyczytałem że oczywiście tam bzdury, że to, że tamto, co chwila się pojawiało, że to nie ja napisałem, tylko oczywiście jakiś ghostwriter, wiecie, jakby to jest śmieszne, znowu mamy kasus tej windy, nie, gdzie jadę z jakimś gościem, który brzydko puścił bąka, no i tyle, nie, i próbuje mi mówić, że, że to ja. Gdzie wiem, że żeby ją napisać, to i trochę, wiecie, życie prywatne musiało ucierpieć, i pewne rzeczy się nie odbyły, które albo inaczej może odbyły się, ale ja na nich nie mogłem uczestniczyć, bo, bo musiałem pisać książkę, nie? I to jest poniekąd przykre, że później przychodzi, nawet jak wiesz, że to nie jest prawda, że przychodzi taki gość i coś takiego pisze. I to nie chodzi o to, że ten gość mi wiecie, że ja się tam przejmuję, co on napisał, tylko to czytają inni ludzie. I wiecie, mogą nie mieć sprecyzowanego zdania i. I stwierdzą, tak, na pewno tak jest. No, przecież to jest niemożliwe, nie? Nieważne, że ja od 9 lat piszę praktycznie co w tygodniu kilka tekstów, nie? I to nie jest jakiś debiut czy coś w tym guście. Po prostu pisałem dłuższy tekst, jakby z mojej perspektywy. To nie ma znaczenia, bo ktoś przychodzi i sobie coś takiego pisze. Wiecie, jakby nie wie tego, nie? Nie wie tego, ale, ale on jest przekonany, nie? Albo po prostu chce dopierdzielić. I. I wiecie, i to jest, to jest właśnie coś takiego. Nie? Taki drobna rzecz, gdzie. Nie myślę o tym jakoś specjalnie. My to może jakoś specjalnie nie dotyka, ale gdyby to się powtarzało non stop, gdyby wiecie, z każdej strony coś takiego atakowało. Tak jak u Dawida, to ja się chłopowi nie dziwię zupełnie, nie? że nagrał ten film. Zupełnie mu się nie dziwię. Piękna Zorza w Holandii była w zeszłym tygodniu. Właśnie. Słuchajcie, moi drodzy, wysyłajcie jak macie jakieś zdjęcia Zorzy, a chcielibyście, żebyśmy je pokazali, to je w czwartkowej kawie pokażemy o 19. Przypominam, w czwartek będzie. Eee, waszą galerię zdjęć Zorzy. Możemy też na przykład na stronę internetową wrzucić, jak chcecie, z podpisami waszymi, kto jest autorem tego zdjęcia, oczywiście. Słucham. No i w newsletterze też jakieś tam pokażemy najciekawsze z tych ujęć, także na astrofaza.pl wysyłajcie zdjęcia swoje zorzy, którą ostatnio mogliście uchwycić, bo w Polsce pięknie ją było widać. Dobra, słuchajcie, kończę już temat, serio, kończę temat, bo przegadam wszystko, a, a mówię, a muszę to sobie zebrać do kupy wszystko i, i sobie pogadamy na ten temat w czwartek, nie? Na pewno. Tak jak piszecie, to jest taki temat, który warto poruszać i mówię. Ja się z Dawidem zgadzam praktycznie w 100%. Tam nic takiego nie powiedział, gdzie powiedziałbym, że. A ja myślę inaczej, nie? No tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o AI i tak dalej, to, to takie. Powtarzalne umysłowe prace gdzieś tam mogą być dużo łatwiej zastąpione, niż złota rączka. ja w razie czego ja lubię te układać elektrykę i bawić się zaciskami wago. Także pamiętajcie, jakbyście potrzebowali kiedyś, a zastąpi nas jakaś sztuczna inteligencja Google, która będzie tworzyć dla Was treści. A, dobra. Tak, no Dawid, wiecie, chciał dobrze chłopak i zrobił dobrze, a jednocześnie zapłacił za to bardzo wysoką cenę. Zbyt wysoką. Dobra, słuchajcie, lećmy sobie dalej. Wrzućmy prasóweczkę jeszcze raz i zaraz zrobimy jakiegoś tam newsa, nie? Dobra, więc tak. Mamy, moi drodzy. Mamy, moi drodzy, yy, 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 yy. o, Crab Nebula, Crab Nebula, widziana oczami Jamesa Webba, także strona NASA trochę obrodziła, jeżeli chodzi o newsy i możemy sobie teraz pooglądać jedną z najpiękniejszych galaktyk, galaktyk, Boże, najpiękniejszych mgławic, oczywiście, jakie na nocnym niebie można zaobserwować. Widzimy tutaj po lewej stronie mgławicę Kraba uchwyconą w obiektywie teleskopu, w zwierciadle teleskopu e, Hubble'a. No i po prawej stronie mamy mgławicę uchwyconą przez Jamesa Weba. No jest tutaj oczywiście dużo więcej szczegółów. Jakby podkręcić kolorki trochę, to też by taka ładna i soczysta była jak ta po lewej stronie. No ale oczywiście kolorków tutaj podkręcić nie ma co, no bo to jest też zdjęcie, które ukazuje pewne chemiczne pierwiastki, gwiazdki chemiczne, które tutaj się znajdują w tych e, częściach mgławicy. No, ale pięknie widać te właśnie, zobaczcie, świecące w podczerwieni smugi pyłu, które się tutaj znajdują i gazu wewnątrz. Coś pięknego. Coś pięknego. Jest to też jedna z moich ulubionych mgławic, bo jest bardzo charakterystyczna. Saifan kiedyś nagrał taki bardzo fajny odcinek o mgłowicy kraba. Witam też wszystkich, którzy dołączyli do nas z, w ramach wspierających. Widzę, że Was sporo dzisiaj do kajuty się do nas włączyło, także bardzo nam miło z tego powodu. A my będziemy robić wszystko, żeby nie zawieźć Waszych oczekiwań. A słuchajcie, właśnie a propos, bo, bo też jesteście trochę tutaj ludźmi, którzy umożliwili to, bo dorzuciliście do miksera. Chciałem pokazać, nie wiem, czy jak włączysz od siebie, to będzie go widać widać możesz palcem pokazać. Teraz tak wygląda setup nasz, jak widzicie tam w głębi się ukrywa o właśnie, cały mikser Beringera X32. To jest takie urządzenie Dzięki któremu mogliśmy wszystkie źródła spiąć i to nam dało trochę czasu. Teraz nie musimy już tam przekładać, przepinać mikrofonów i tak dalej. No dzisiaj trochę nieudany test, wiecie, z tym mikrofonem, który mam tutaj, bo jednak do AstroKawy się nie nadaje, bo ja się tutaj dużo ruszam i już teraz mnie nie słyszycie. A to jest taki lektorski mikrofon, który no ładnie brzmie, ale wiecie, musiałbym tak go muskać ustami cały czas. Więc nie ten format, także wrócimy sobie do tego naszego shotguna, czyli takiego mikrofonu, który zbiera z odległości i tyle. Eee, no zresztą nie mam go pod ręką, bo nawet byśmy mogli teraz podpiąć. Mniejsza o większość. Także to już mamy ładnie. To też nam gdzieś tutaj pomoże, jeżeli chodzi o czas, bo my tutaj, tak jak mówiłem wielokrotnie, w astrofazie hakujemy czas, żeby nie obniżając jakości, da dawać Wam nowe treści, bo więcej ich będziemy w stanie Wam po prostu zrobić i zaprezentować. Jak na przykład Dorian nie będzie musiał już za każdym razem dźwięku poprawiać w odcinkach, tylko zrobimy to raz i będzie dobrze i tak samo, na co liczymy. <laughs> także, także spoko. Także dziękuję wszystkim serdecznie, którzy się też dorzucili tutaj do tego miksera. Pamiętamy, część z tych pokręteł jest nazwane waszym imieniem, także doceniamy. Dzięki serdeczne. Nebula to przy okazji jedna z platform podobnych do YouTube, tyle że w większości płatna, ale nie ingeruje w treść, podobno jak twierdzą użytkownicy. Nie wiem. A to nie jest ta platforma, gdzie naukowe filmy są. Nie, ona się jeszcze jakoś inaczej nazywa, tylko tam się znowu dostać nie za bardzo idzie. A tu, wiesz, to też chodzi o to, że my mamy jakąś taką misję docierania pod strzechy z tą wiedzą, więc akurat YouTube jest najlepszą platformą, nie, nie oszukujmy się, nie ma lepszej platformy wideo niż YouTube i nie będzie przez najbliższy czas. Nie wiem, kto mógłby konkurować z Googlem. I naprawdę to jest bardzo dobra platforma, tam jest trochę złych rzeczy, tam jest trochę rzeczy, które mogłyby być lepiej, ale jest też mnóstwo rzeczy, które są super, nie? To jest przede wszystkim, zobaczcie, platforma multiplatforma, nie? Możemy tu i live'y robić, i podcasty wrzucać, i filmy jakieś wrzucać, i te shorty nawet można wrzucać, więc tak naprawdę na jednej platformie można robić wszystko, co nie jest takie oczywiste, i to wszystko działa, co więcej, nie? E, chyba, że nie działa akurat, ale to się zdarza, a nie jest notoryczne, nie? Więc, więc to jest naprawdę super platforma. Natomiast wydaje mi się, że trochę usprawnień i udogodnień mogłoby sprawić, że będzie jeszcze lepsza. I tyle. Nowy brzmi głuchowe, to może być jeszcze nieustawione po prostu, bo mówię, to jest nowy sprzęt, jeszcze go tak naprawdę musimy podszlifować. Bo zatem jesteś przyzwyczajony też do innego. Dźwięku w Astrokawie. To też jest inna sprawa. Ostatnio miałem ciekawy film, oglądałem. Jest a propos Nebuli. Nebula Studio taki kanał na YouTubie. Zaraz wam pokażę. W ogóle to jest zespół, który nazywa się Tides from Nebula. I gitarzysta chyba. I generalnie oni są multiinstrumentalistami. Facet wygląda trochę jak. Jak Dzień dobry, dzisiaj znowu Maciek się Dąbrowski, nie? Wokalu, Podobni stro, są, mają wokal, taki, taki 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 flow. W każdym razie mm, polecam bardzo fajnie kanał. Jeżeli się interesujecie inżynierią, dźwięku i tak dalej, no ja się siłą rzeczy zacząłem ostatnio interesować, bo chcę w końcu ogarnąć po 9 latach, prawie, chcę w końcu ogarnąć audio w astrofazie, żeby to było też na wysokim poziomie. Mm, ale mają świetny zespół: Tides from Nebula. Y Taki postrok grają i coś niebywałego. Mi to nieźle siedzi. Bardzo lubię sobie posłuchać chłopaków. Jest takie. No, takie w stylu pop Science bym powiedział, nie? E, muzyka, czyli taka bardziej ambitna e, i fajna. I też jakiś kurs chyba miksu robili jakiś czas temu, nie? Także mówię. Ale dlaczego miałem po tym mówić? A, dlatego, że właśnie jakby teraz się tam doszkalam, żeby to wszystko teraz poustawiać. Bo wiecie, jakby więcej jest możliwości, więcej można też napsuć, ale też można to w końcu dobrze zrobić. Także luz. Zacny zespół polecam. No dokładnie. No widzisz, i to jest właśnie to. A już wiem o co mi chodziło, dlaczego wspomniałem Nebula Studio. Ja doceniam obecny dźwięk, dla mnie jest dużo lepiej. No jest, tylko wiesz, jest niepraktyczny. Nie musiałbym go mieć chyba tutaj, wiesz, na zasadzie. Musiałbym go mieć tak, nie wiem, żeby za mną latał chyba, czy coś w tym guście. W każdym razie tam była taka akcja, że właśnie pokazywał miks, nie? Robił miks i słuchasz sobie jakiegoś tam miksu, mix, czyli w sensie wszystkie te instrumenty i po prostu kawałek jakiś tam miksował. I słuchasz sobie tego, tego miksu i brzmi tam normalnie, nie? Po czym puszcza Ci ten sam miks, tylko że wyłącza doły, w sensie basy, i tylko słyszymy te ćwierkania, te, te wysokie takie, wiecie, dźwięki. No i spoko, nie? Jakby przesłuchaliśmy sobie i włącza jeszcze raz ten pierwszy miks i to, co słyszymy, to są praktycznie same doły, nie? Czyli on brzmi w ten sposób, jakbym zaczął mówić nagle. I mówi, tak oszukuje Wasze ucho się samo, nie? W sensie mózg jest oszukiwany. I mówi, żeby potem sobie jakby zresetować ucho, nie słuchać niczego, i żeby włączyć sobie w tym momencie jeszcze raz, że on nie zrobił ściemy i nie puścił samych basów. I faktycznie, jak po jakimś czasie się włączyło ten odcinek i puściło ten moment dokładnie, gdzie, gdzie drugi raz puszczał ten miks, który taki był właśnie zamulony, nagle się okazuje, że brzmi dokładnie tak samo jak ten na początku. Więc wiecie, to co my słyszymy, to, to jest tak naprawdę bardzo subiektywne, nie? bardzo subiektywne. Nie, nie trzeba, wiesz co, my mamy dobrej jakości mikrofon krawatowy, tylko to nie jest wymagane. Mamy tutaj normalnie shotguna i on bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o astrokawę. Więc, żeby nie być tutaj uwiązany, to wiecie, o to jest dobre właśnie do bliskich spotkań, my teraz zaczęliśmy z nich korzystać, bo po pierwsze z boku jesteśmy, więc też nie zasłaniam się mikrofonem, a po drugie tam sobie siedzimy dość blisko tego, więc, więc taki podcastowy vibe się z tego wszystkiego fajnie robi. Ale mniejsza o większość, mniejsza o większość, tak, praktykanta, który będzie ust ten mikrofon trzymał na tyczce, nie? Nie, no mamy tutaj takiego praktykanta, on się nazywa Boom. Zaraz Wam pokażę. Może się uda włączyć, może przynajmniej to zadziała dzisiaj. O, widzicie? Na górze jest taki po prostu fajny statyw, który, do którego przyczepiamy mikrofon i tyle, nie? I sobie stamtąd zbiera i do tego po prostu wrócimy. Shotgun jest ok. Tak, wzm wzm wzmocnienia cloudliftera mamy już zamówionego, tylko wiesz co, my mamy i będziemy mieli cztery, więc takiego doraka montowanego sobie zamówiliśmy, ale one są słabo dostępne, więc musimy poczekać na to. E ten Baringer też ma całkiem spokoje, że te jak one się nazywają, te preampy, tylko że musieliśmy rozkręcić na 60 praktycznie gainat, więc faktycznie czekamy teraz, aż przyjedzie cloudlifter, to będzie jeszcze lepiej, ale mówię, do Astrokawy widzę już teraz, że się tak słabo nadaje, więc. Więc raczej nie będziemy go tu używać. Tides of Nebula e, polecam. Byłam na dwóch koncertach. Wprawdzie po 10 kawałkach zaczynają się powtarzać, po 20 ciężko niektóre odróżnić, ale to święty zespół. No, tak, tak, postrok ma to do siebie. E, tak jak. E, co to jest? Hardcore? Nie chyba tak? Gdzie kawałki trwają po kilka sekund, na no kilkanaście sekund albo kilkadziesiąt? Dla mnie Pankrok jest taki sam. Albo Pan Krok jest taki sam. No właśnie o to chodzi. To jest tak właśnie, że jak się czymś nie siedzi, to ciężko rozróżnić jest niektóre rzeczy. Okej, okay. czy oprowadzisz nas kiedyś po całym studio? Chyba kiedyś oprowadzałem, musisz znaleźć ten odcinek. Było coś takiego. No dobra, słuchajcie. Na Marsie była woda. Jeszcze zobaczmy sobie, co PAP przygotował polska agencja prasowa. Taka, taki news, wiecie, nie? że jakbyśmy nie wiedzieli, że na Marsie była woda, łazik Curiosity znalazł dawny, e, ślady dawnych rzek. Nowa analiza danych z marsjańskiego robota Curiosity wskazuje, że planeta była kiedyś pełna rzek. Mogły one stanowić doskonałe środowisko dla rozwoju życia. No to oczywiście jakby wiemy, że woda na Marsie była. Widzimy te wszystkie struktury geologiczne, które wskazują na to, że były wymyte tak naprawdę przez wodę. Mm. Co my tutaj mamy? Analizę przeprowadził system komputerowy, który dane z Marsa odniósł do analiz odkładających się miliony lat osadów na dnie Zatoki Meksykańskiej. Możemy zdobyć potężną ilość wiedzy o Marsie dzięki lepszemu zrozumieniu, jak te rzeczne osady mogą być interpretowane stratygraficznie, czyli warstwowo. Jak mamy te różne warstwy skalne, które pokazują nam, jak to wszystko wyglądało miliony lat temu, to tutaj dokładnie o to chodzi. Dzisiejsze skały to warstwy osadów, które odkładały się przez długi czas. Przedstawiona analiza to nie pojedyncza klatka z historii Marsa, ale zapis jego ewolucji, więc możecie sobie ten news na stronie Polskiej Agencji Prasowej przeczytać. No to jest oczywiście żaden news, jeżeli będziemy rozpatrywać go w formie, że woda jest na Marsie, była w sensie na Marsie, bo wiemy, że była i wiemy, że jest i dzisiaj została tam odkryta i, i przyszpilona. Natomiast jest to bardziej news o tym, że mamy kolejne jakby dowody, właśnie przez Łazik zbadane, na to, że Mars też miał podobnie jak Ziemia takie systemy cieków wodnych, czyli w tym momencie no, rzek, tak. Bo możemy sobie z orbitera oczywiście oglądać jakieś zdjęcia wysokiej rozdzielczości z jakiegoś Mars Reconnaissance Orbiter na przykład, ale jak łazik się natknie na coś i z bliska, to zbada, no to wtedy mamy jeszcze większą pewność, że faktycznie mamy do czynienia z tym, z czym mamy do czynienia. No bo były na przykład takie sytuacje, że wydawało się, że ze zboczy kraterów na Marsie niektórych coś jakby wycieka i zastanawiano się, czy to są jakieś właśnie takie uwodnione solanki. Które z no jakieś tam po prostu substancje chemiczne rozpuszczone w wodzie, które się wydobywają. Ale tak naprawdę nie było tam łazika, który by mógł podjechać i zobaczyć dokładnie, co to takiego jest, więc ta niepewność pomiaru jest dużo większa, jeżeli chodzi o orbiter dla tak niewielkich struktur, niż dla takiego łazika, który jest in situ i na miejscu, może wręcz dotknąć praktycznie takiego czegoś. Tak, ogry mają warstwy, i. Dokładnie, ogry mają warstwy i... Strat... O, ogry są stratygraficzne, można powiedzieć, <gry> e, Dobra. A ryzu, wiesz co, ja nie sądzę, żeby oni się jakoś tam przejęli tym specjalnie, nie? To, to, to nie jest jakaś tam głęboka tutaj autorefleksja, chyba nie nastąpi niestety. A się nie wyświetlił komentarz, poczekaj, jeszcze raz cię wyświetla. Dobra, słuchajcie moi drodzy, no to co? Robimy kosmiczną pogodę. Ja tylko jeszcze zrobię autopromocję małą książki, jak już ją i tak poruszyłem, bo kończy się powoli przed sprzedaż. Mamy tam jakieś opóźnienie z drukarni, z tego co słyszałem, więc jeszcze do końca listopada praktycznie można zamawiać z darmową wysyłką, więc przedłużyliśmy ten okres darmowej wysyłki. No a warto, bo to zawsze kilkanaście złotych w kieszeni, więc można na coś tam ciekawego przeznaczyć. I jeszcze można się załapać na egzemplarze z moim autografem, więc, jeżeli lubicie takie podpisane przez autora, to jeszcze są dostępne. I gdzie? Tutaj był gdzieś pasek. Astrofazaalt.pl, także serdecznie zapraszam. Książka o końcu świata, można powiedzieć, o zagrożeniach, które czyhają na ludzkość i nie tylko na ludzkość, bo i na planetę. 21 rozdziałów merytorycznych o tym, co nam grozi, a niektóre rzeczy grożą nam nawet w tym momencie, oraz odpowiedzi na to, czy możemy sobie poradzić. Nie ze wszystkimi, ale z częścią możemy, więc też takie rozdziały tam zawarłem. I 28 rozdziałów fabularnych czyli tutaj napisałem też fabułę która rzuca nas w wir takich wydarzeń, jednego z takich scenariuszy końca świata, z perspektywy trzech bohaterów, którzy są kompletnie inni, w kompletnie inny sposób próbują podejść do tego, z czym przyszło im żyć. Także serdecznie polecam, moi drodzy, a teraz już czas na kosmiczną pogodę. Kosmiczna pogoda. Dzisiaj wiatr, moi drodzy, słoneczny wieje z prędkością 452,7 km na sekundę. A gęstość protonów, oj, niebezpiecznie zbliżyła się do gęstości 10 protonów na cm3. Ale na szczęście czapki z folii aluminiowej jeszcze zakładać nie trzeba. Słońce nadal piegowate, niczym reklama piegusków. Coś mi się tutaj nie chce otworzyć. No ale widać tutaj w tym obszarze, że gdzieś tam są te plamy słoneczne. Także tak. Jeżeli chodzi o zorze polarne, no to na północnej hemisferze wygląda to w ten sposób. Na południowej hemisferze wygląda to w ten sposób. I dzisiaj, brak bliskich przelotów asteroid. Jak widzimy, 14 listopada to jest aż prawie 18 odległości Ziemia-Księżyc. Więc w ogóle Beretu z antenką nie ma co sobie zaprzątać takim przelotem. No i co? Został nam tylko Astrosuchar. Czyli to taka książka pop-science... Aha, dobra, sorry, AstroSuchar miał być. Dlaczego montażyści zawsze mają dobry humor? Bo potrafią odciąć się od złych wspomnień. Także... <noise> 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 Najważniejsze to jest dobrze ciąć. Najważniejsze to jest dobrze ciąć. Jeszcze na koniec komentarz zauważyłem. Czyli to jest taka książka pop-science, bo już wiele razy wspominaliście Szkiem o końcach świata. Trochę tak jest, faktycznie. Jesteśmy jak Świadkowie jechowi, Oni też tam mają już któryś koniec świata, chyba zdaje się, z rzędu. Aczkolwiek może się mylę, to by było na tyle dzisiaj, moi drodzy. Dzięki serdeczne wszystkim, którzy spędzili ten poranek z nami. Ja zapraszam Was na AstroKawę oczywiście w kolejny, znaczy w ten czwartek o godzinie 19.00. Więc wpadajcie, to będzie nasza wieczorna AstroKawa. Zapraszam Was na PopScience, nowe wjechało wczoraj, więc można sobie poglądać o zjawiskach atmosferycznych, piorunach, wyładowaniach elektrycznych i tak dalej i o innych różnych dziwnych zjawiskach, które w ziemskiej atmosferze można zauważyć. A teraz z Wami się już żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.